wraz z trzema królami chcemy na nowo odkrywać Boga i Jego działanie w naszym życiu, to, że z Nim jest łatwiej, że lepiej rozwija się talenty, osiąga sukcesy, lepsze wyniki sportowe, lepiej się kibicuje, że bardziej się wierzy w to, że sport ma wartość, ma sens. Na pewno to jest coś wyjątkowego. Z tego, co ja pamiętam, nieprzerwanie chyba już 18 rok jestem. Na początku to było, z tego, co jeszcze pamiętam, Nowy Rok. Później to było przesunięte gdzieś na Trzech Króli. Przyjeżdżało się, spotykało się, tak powiedziałeś wcześniej, pokoleniowo. Byli starsi zawodnicy, młodsi zawodnicy, działacze, trenerzy. Ja byłem na początku jako zawodnik, akurat teraz mi trafiła się rola jako trenera, dlatego na pewno te spotkania są budujące i fajnie, żeby coś takiego trwało. No to jest piękne, tutaj ksiądz Zygmunt nam dał kiedyś takiego kopa, przychodziliśmy, bo dzisiaj czterech piłkarzy ręcznych, kiedyś była nas duża armia, ale już kiedyś powtarzałem, tutaj się ładuje akumulator do pracy na cały następny sezon. No właśnie, bo to spotkanie dużo mówimy przecież o tym, jak ważna jest motywacja, prawda? A każdy bez motywacji, bez tej wiary, to pan może powiedzieć najlepiej jako zawodnik i trener, jak jest ważna, zwłaszcza kiedy ma się przed sobą długi, prawie roczny sezon, prawda? Wyzwań i zawodniczych, i trenerskich. No tak, tutaj na pewno religia bardzo dużo pomaga, ale rodzina przede wszystkim motywuje też do wszystkiego. No, często zmęczony jesteś, musisz iść na ten trening, wrócić, a to dzieci małe dorastają, a to w szkole problem, a to. Ale mówię, to jest naładowany akumulator na rok. Pan jest już jedną z legend sportu, także naszego polskiego kolejarskiego. Jak pan patrzy na te spotkania opłatkowe? Od kiedy pan w nich uczestniczy? Oj, od bardzo dawna i jak ksiądz Lubaniecki zaczął to wszystko organizować, to myśmy tutaj zawsze bywali i byli też piłkarze z Odry, także bardzo dużo było. Ostatnio nawet piłka ręczna, to też kadrowicze tutaj byli. Ja uważam, że takie spotkania to powinny się odbywać. Także, bo wiara w sporcie to jest bardzo dużo, a przykładem tego to jest nasz czterokrotny mistrz świata z Marskich. To ja to obserwuję i on jest naprawdę takim przykładem. To jest wzór i przykład, jak postępować. Także te spotkania niech się dalej odbywają, ile się tylko da. Nie ukrywam, że trochę z sentymentem też tu wracam, wspominając mojego wielkiego poprzednika, księdza Lubienieckiego. Jeżeli okazuje się, a prawdą to jest, że już w 92 roku był tu pierwszy opłatek ludzi sportu. Nie byłem jeszcze wtedy księdzem, ale pamiętam ten czas, kiedy ksiądz Lubieniecki przyjeżdżał na mecze kleryków. Mieliśmy wtedy 250 kleryków, pakę taką w seminarium, że laliśmy w nysie wszystkich. I pamiętam, jak kiedyś przyjechał na taki mecz, ksiądz Lubieniecki mówi: słuchajcie, załatwię wam nowe koszulki. I to nie była czcza obietnica, ksiądz Lubieniecki zawsze taki był, wielkie serce pomagał i to był taki moment, który z sentymentem wspominam, ale wracam tu z radością, bo to szczepanowickie Betlejem w tym roku srebrne, bo 25-lecia jubileusz obchodzi, jest myślę dobrym miejscem, żeby pomodlić się za sportowców. To jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że grupka tych ludzi sportu jest tu na takim spotkaniu przy stole, że połamała się opłatkiem, to też jest ważne, ale myślę, że na początku roku bardzo ważna jest ta modlitwa.